Biblia Wójka, wydanie z roku 1594. Dziś czytamy fragment dziesiątego rozdziału Ewangelii według świętego Marka, wersy od 17 do 30, spotkanie z bogatym młodzieńcem na zdjęciu ucho igielne, brama w murach miasta Sandomierza. A gdy wychodził w drogę. Przybiegłszy jeden i upatrzył na kolana przed nim, pytał go: Nauczycielu dobry, co uczynię, abych otrzymał żywot wieczny? A Jezus mu rzekł: Czemu mię zowiesz dobry? Żaden nie jest dobry, jedno jeden Bóg. Przykazania umiesz, nie cudzołóż. Nie zabijaj, nie kradnij, nie mów świadectwa fałszywego, nie zdradzaj czci ojca twego i matkę. A on odpowiedziawszy rzekł mu, Nauczycielu, tego mi wszystkiego strzegł od młodości mojej. A Jezus wejrzawszy nań, umiłował go i rzekł mu, Jednegoż ci nie dostawa. Idź, przedaj wszystko, co masz, a daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. A przyć, naśladuj mię. A on, zafrasowawszy się z tego słowa, odszedł smętny, a bowiem miał wiele majętności. A obejrzawszy się Jezus, rzekł uczniom swym, Jakoż trudno ci, którzy pieniądze mają, Wnidą do królestwa Bożego. A uczniowie się zdumieli na te słowa jego, lecz Jezus za się odpowiedziawszy rzekł im, Dziadki, Jakoż jest trudno tym, co w pieniądzach ufają, wnieść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi wynieść przez ucho igielne, niż bogaczowi wnieść do Królestwa Bożego. A oni się tym więcej dziwowali, mówiąc sami ku sobie. I ktoż może być zbawion, a Jezus, pojrzawszy na nie, rzekł Uludzić to niepodobno, ale nie u Boga, a bowiem u Boga wszystko jest podobno. I począł mu Piotr mówić Otoch my wszystko opuścili, a szlichmy za Tobą. A Jezus, odpowiedziawszy, rzekł: Zaprawdę mówię wam, żaden nie jest, który by opuścił dom albo bracią, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla mnie i dla Ewangelii, żeby nie miał wziąć tyle stokroć teraz za tego czasu. Domów i braci i siostr, i matek i dzieci i rol z prześladowaniem a w przyszłym wieku żywota wiecznego